Siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku FIFA Ultimate Team. Jest to FIFA 13, tak jak wszyscy wiecie. Jeśli chodzi o moje składy, to raczej nic tutaj się takiego ciekawego nie zmieniło. Ogólnie oprócz tego składu RKS-u Hufdu, czyli nominalnego składu Realu Madryt i składu reprezentacji Polski, mam jeszcze te dwa składy Niemiec oraz Anglii, które są w trakcie budowy. Jeśli chodzi o skład angielski, tak na razie się prezentuje. Jest to De Gea, Taylor, Lucas Leiva, Downing, do tego O'Hara, Bent i Giroud. Z tego co pamiętam, właśnie miałem jeszcze kogoś ostatnio w paczkach. Tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć. Tutaj macie skład niemiecki. Nie mogę sobie przypomnieć, kto tam był ciekawy, więc sobie sprawdzimy razem. Przejdźmy sobie na sam koniec. Tak, już wiem. To był Carlos Alberto. Do tego mieliśmy jeszcze tutaj Adriana z Hiszpanii, Downing. Prawy skrzydłowy Raul Garcia i chyba tyle, jeśli chodzi o ostatnie paczki. Tak, jeśli chodzi o paczki, które miałem ostatnio, to znów nikt ciekawy. Nawet i chyba powysyłałem tutaj karty na wymianę. Nie, na razie nie. Dobra, pierwsze co muszę zrobić, to zmienię sobie jeszcze piłkę, bo ostatnio właśnie się bawiłem w zakupy tych wszystkich piłek i niestety wziąłem sobie taką niezbyt fajną różową, także zmienimy sobie piłkę. Stadiony piłki. Różowa, biała. Różowa, różowa. Kurde no. What the fuck? Czekajcie, to może jakąś piłkę pasuje kupić, no bo bez jaj, nie będę grał różową piłką. Szukaj zawodnika, pracownika szkoły, herbu, rozwoju stadionu, szukaj piłki. Mniejsza z tym, jaka piłka. Nike. Może znajdziemy jakąś fajną, one są tanie, stosunkowo 150. Jeśli chodzi o piłki, to czy one mają też karty? Nie. Wszystkie są srebrne. Dobra, więc znajdziemy sobie taką, która jest odpowiednia. Ogólnie chciałbym tą taką z ligi hiszpańskiej. Tylko nie mogę jej znaleźć teraz. Jest to piłka Nike, oczywiście, i jest taka żółta, którą grają właśnie w okresie zimowym w Hiszpanii. Jeśli każdy, kto ogląda hiszpańską ligę, powinien wiedzieć, o co chodzi. O, właśnie o ciebie mi chodzi. 150, 17 minut. Obserwuj, dobra, ja sobie ją wyhaczę później. Nie będę was teraz zanudzał przez 17 minut. Zobaczymy, czy jeszcze nie ma czegoś na kup teraz. A może być taka też na kup teraz. Dobra, tą sobie kupimy, a tamtą sobie przypiszę następnym razem. Ustawię jako aktywną. No i świetnie, to jest ten sam model, ale przynajmniej wygląda jak trzeba. Zobaczmy sobie tak do 20 strony, jeśli nie będzie, to podziękuję. Ogólnie tamta piłka właśnie Nike najbardziej mi się podoba, jest najbardziej widoczna. Dobra, więc przejdźmy sobie do kolejnego spotkania. Ostatnio grałem turniej właśnie na live wczoraj online. I niestety nie udało mi się wygrać. A zobaczmy jeszcze tutaj. Drużyna tygodnia, która jest teraz. Zmieńmy sobie skład na RKS Hufdu. Drużyna tygodnia, która teraz się znajduje, podobno jest dość ciekawa. Także zaraz sobie ją sam sprawdzę. Zobaczmy, kto jest w tej drużynie tygodnia. Wow, jest Walcott, jest Dzeko, jest. Wow, Bale, Lampard. To jest Chamberlain? Chyba? Nie wiem. Jak coś to mnie poprawcie. What the fuck? Naprawdę, można fajnych zawodników wyhaczyć. Wykonane wyzwanie drużyny tygodnia. Nigdy jeszcze tego nie robiłem. Napastnicy, Walker, Jones, Dzeko, aktywne wyzwanie. To są już te wszystkie stare. Będzie można jeszcze czy nie? Tak, tutaj można przeglądać wszystkie drużyny tygodnia. Nawet się tym nigdy nie zajmowałem, więc może zagrajmy sobie przeciw drużynie tygodnia. Dobra. Wyzwij skład, tylko na jakim poziomie ich wyzwać? Ultimate? Spróbujemy zagrać na Ultimate naszym składem. A co się będę? Nigdy nie gram z komputerem, to zawsze można zagrać. Drużyna tygodnia, tylko jakie oni mają stroje? Aha, jedynie czarne. Więc dobra, zagramy tak. Ustawienia gry jak zwykle. Pora dnia, może troszkę wieczorem bardziej zagramy. Nie lubię grać tak w dzień. Sezon.
Jesień, zima, jesień. Bezchmurnie oczywiście. Dobra, jedziemy. Może się uda wygrać z drużyną tygodnia, ale nie jestem pewien, bo coś mi się zdaje, że z komputerem ja raczej za dobry. Wow, nie jestem. Ale cóż, jazda z nimi. Mam nadzieję, że uda się ich pokonać. Ogólnie fajnie by było dostać 1000 monet za jeden meczyk. To jest coś, co mnie interesuje. Nie ma dogrywek, także od razu mówię, że jeśli nie uda mi się wygrać w regulaminowym czasie gry, to dogrywki już nie będzie. Skurczyłego dała piłkę. Nie było. Jest to mój pierwszy raz, kiedy gram w drużynę tygodnia. Oby to nie był wstyd dla mnie. Składzik mają dobry naprawdę i jeszcze do tego poziom Ultimate. Nigdy nie grałem na tym poziomie, nie wiem czego się spodziewać ogólnie. Ja już znam tych schematów komputera, ale sądzę, że będzie dobrze. Może porażki całkowitej takiej nie będzie. I już Gonzalo Higuain. Pierwsza akcja. I Kaka! Troszkę mocniej i byłoby 1 do 0 w 10 minucie już. Przejdźmy do góry. Kryjmy ich tam. Nie, nie mogę dać tutaj się rozpętać za bardzo. Szczególnie patrząc na to, jakie oni mają zawodników. Inform. Świetne podanie. Mesut Özil. Ale obronił. Dobre okazje na samym początku spotkania już. Bronią się, o to chodzi. Jeszcze raz na spokojnie, Luka Modric. Znów bramkarz broni, ale zsiadłem teraz na nich. I ja tak tego nie wygram. Może z dystansu muszę spróbować coś zagrać. Bo teraz wzięli się do gry. Bale'a tutaj złapać, to będzie w ogóle sprawa zajebiście ciężka. Ciekaw jestem w ogóle ile kosztuje Bale Inform. W ogóle, żebym ja kogoś trafił kiedyś Inform w paczce, to się nie wiem co się musi stać. O nie, pierwsza groźna akcja. Graj do bramkarza. Świetnie, Rui Patricio. Jeszcze, aj nie Kaka, no co ty robisz? Powiem wam, że jeśli chodzi o kanał mój i o FIFA, to strasznie dużo się będzie działo w tym nowym roku. No kurde, z tego co widzę, to tyle zmian, tyle nowości, że masakra. Aż się zastanawiam, czy wyrobię z tym, ale mam nadzieję, że tak. 6 albo 7 razy w tygodniu nawet FIFA u mnie na kanale, więc sądzę, że to coś świetnego. Dobrze. Do tego, jeśli chodzi o bramki tygodnia, możecie mi je wysyłać do końca tygodnia, dokładnie do soboty, najlepiej do piątku, do północy. Po prostu, żebym sobie w sobotę mógł to ogarnąć i w niedzielę je wrzucę. No nie, no. Dobra. Pójdź go tam. Świetne podanie. Kaka, przejmij, proszę. No i znowu faul. Sędzia Kutas. Jak tak można? No panowie, bez ja. Jeszcze raz do góry. Fabio Quintrao do Xabiego Alonso. Alonso, Özil, Alonso. Modric. Znów Khedira tym razem. Szybsza troszkę akcja. Ciężko mi się tam przebić teraz. Miałem fajne okazje na początku spotkania. Nie wykorzystałem. Żeby to teraz się nie biło tylko. Prawie końcówka tej pierwszej połowy. Rui. Dobrze. Piszecie mi często, że mylę go z Casillasem. To dlatego, że po prostu gram mecze na Estlu zawsze Realem Madryt, jak wiecie. I tam na bramce stoi Iker Casillas. Wygląda on strasznie podobnie do Rui Patricio. I przyzwyczajając się do takiego grania, po prostu dlatego z automatu mówię, że to jest Iker Casillas. Też wiem, czy to jest Rui Patricio, no ale mój błąd, nie? Panie do Luki Modricia, Modric. Nie przepchnę, nie przepchnę. Rzutka i aj!
Znów Kaka tam szukał okazji na zdobycie bramki. Naprawdę, 140 bramek wystrzelonych u mnie w zespole to jest coś świetnego, jeśli chodzi o Kakę. 0-0 do przerwy. Jeden strzał tylko celny drużyny Futa. Bale, podania 83%, więc numer 9 i kapitan. No taki zawodnik to by mi się przydał do mojego składu. Coś niesamowitego, jakbym miał Bale'a czarnego. Ale by zapierdzielał jak dziki ten na tym skrzydełku. Dobrze. Skurczy byki. Nie. Dobrze. Nie udało im się na szczęście tego strzelić. Chociaż ogólnie każdego z tych zawodników czarnego chciałbym wylosować. Nie wiem, czy lepiej jest kupować paczki za 5000 czy za 7,5, powiedzcie mi. Dobrze. I jest 1-0. Kaka, 53 minuta. Zajebiście, zwaniaka. Widziałem, że tam chodzą we dwóch. Nie zdążyli wrócić obrońcy. Kaka zamknął, 53 minuta. Mamy 1-0. Dobrze jest, tylko teraz nie da sobie strzelić bramki. I na spokojnie. Świetna ta drużyna tygodnia, naprawdę. Powinno być tak, że można w nagrodę sobie wybrać jednego gościa z drużyny tygodnia. Wow, ależ by to było genialne. Ale jeszcze nie wygrałem, więc nie ma co się cieszyć. Musimy tutaj walczyć do samego końca każdą piłkę, bo to jest naprawdę poziom gry, na którym chyba błędów raczej nie można popełniać. Tak dużo. Każdy on się kończy kasą bramkową, albo teraz już nawet bramką. Świetnie, Rui Patricio. Dobrze, Özil, Higuain. Uciekaj mi tam niego, uciekaj. To mogę go wyprzedzić? Tak jest, udało mi się. Ojajaj, Gonzalo. Mogłem sobie jeszcze ten kroczek do przodu zrobić. Wilshere, to był Wilshere. Kurde, ale zjebałem, nie Chamber. Co ja odejmałem? Wilshere schodzi. 65 minuta już prawie tego spotkania. Nie dużo do końca, prowadzimy 1-0. By to utrzymać lub powiększyć tą przewagę. Spójrzmy jeszcze raz. Mezil. Ajajajajaj. Di Maria, do środku i to tak trzeba. I znów wybijają tym razem na aut. Udało mi się coś tam troszkę posiedzieć na nich. Tutaj ze strzałem trzeba wejść. Brakło czegoś tutaj. Dobrze, Khedira. Taka. Jeszcze zdoła dośrodkować? Świetnie to zrobił. Ja pierdzielę, myślałem, że nie dojdzie do tej piłki. Luka Modric. Kolejny strzał. Ależ tych strzałów teraz w tej drugiej połowie zaczynam oddawać coraz więcej. 75 minuta. Dalej 1-0. Nie, tak go nie wezmę. Będzie rożny? Tak jest, jest rzut rożny. Spróbuję to dośrodkować kimś prawonożny, żeby ta piłka dochodziła, a nie odchodziła od bramki. Za mocno. Czekajcie, muszę stąd uderzyć, żeby nie poszła kontra. Byle jak, byle poleciało tam w bramkę lub za bramkę. Wtedy się można pozbyć tej głupiej kontry, która wychodzi po jakimś zablokowaniu czy coś takiego. No bramkarz raczej tutaj nie poda, bo to jest komputer. Też nie wiem, jak jest z komputerem, bo nie grałem. Dobra. Luka Modric. Podłączył się Di Maria. Wyjdzie. Nie zdążysz. Tak jest, nie zdążył. To mi tu SMS-a teraz pisze. Jeszcze raz Kaka i na spokojnie, bardziej rozciągnąć tą grę.
Wow! What the fuck, co ja odjebałem? O nie, 87 minuta. Nie chcę zdradzić bramki teraz. Uff. Tak jest, kaka, świetnie. Ależ podanie. Bramkarz i... Kurde, myślałem, że to wybije jakoś tak bliżej gdzieś. Jeszcze może uderzył. Nie, z góry. Świetnie, na spokoju. Fabio Quintrao, 90 minuta. Jeszcze będzie jedna akcja, czy już nie? Jest koniec tego spotkania. Dostajemy 1000 monet. Wygrywamy to spotkanie. Fajne okazje, naprawdę dobre spotkanie udało się. Özil świetnie rozegrał. Zwycięska bramka Kaka. Wyzwij drużynę tygodnia plus 1000. Dostaliśmy 1700 prawie za to jedno spotkanie, więc naprawdę grajcie takie spotkania, bo się opłaca. Drużyna tygodnia, wyzwanie ukończone. Jedno na 17. Ja postaram się tych wyzwań jeszcze zrobić tutaj coraz więcej. Już wiem, dlaczego Özil sobie tak radził, bo tutaj na tej stronie mają dosyć słabych przeciwników. Chciałbym kogoś trafić z tej drużyny tygodnia, no ale na paczkę mnie na razie nie stać, więc tworzymy sobie ją w następnym odcinku może. A w tym to byłoby na tyle. Zapraszam do kolejnego. Dzięki za oglądanie. Komentujcie pod spodem. Na razie i piona.